To było emocjonujące spotkanie zarówno dla kibiców, jak i samych zawodniczek, których dwa ostatnie sezony nie należały do najlepszych. To są przeżycia bezcenne. Było wiele meczów w tym sezonie przepięknych. Myślę, że gdyby nie te pojedynki po drodze, które dziewczyny wygrywały i które nas niosły do tego finału, no to nie byłoby tego finału. Miedziowe piłkarki przed sezonem przeszły prawdziwą rewolucję kadrową. Aż 9 zawodniczek po raz pierwszy w swojej karierze walczyło o medal Mistrzostw Polski. My mamy w zespole 11 zawodniczek, dla których finał dzisiejszy był pierwszym w życiu. To są niesamowite wrażenia, to są niesamowite przeżycia. Stworzyliśmy nowy zespół, nową jakość zespołu, zespołu, który jest ambitny, który walczy. Może czasem, mimo że jest na straconej pozycji, ale potrafił pokazać, że się podniesie i się podniósł, bo zdobyliśmy medal. Ja się cieszę, że pracując z tymi dziewczynami mogę też z nimi spełniać marzenia, bo myślę, że zdobycie medalu Mistrzostw Polski to jest marzeniem każdego, który zaczyna ten sezon. Piłkarki ręczne Metrako Zagłębia przyczyniły się nie tylko do promocji klubu, ale także miasta. Chciałbym z tego miejsca podziękować sponsorom naszego klubu. To jest ich sukces. Panu prezydentowi miasta, władzom KGHM-u, władzom spółki Metrako, głównego sponsora naszej drużyny. I wielu, wielu innym, również osobom fizycznym, które co prawda są drobniejszymi sponsorami, ale ich pieniądz ma zdecydowanie większą wartość. I im wszystkim dziękuję, to jest ich również sukces. Zagłębie Lubin wraca do ligowej czołówki w wielkim stylu. Ma jeszcze szansę na zdobycie krajowego pucharu. W finale tych rozgrywek lubinianki zagrają w Lublinie ze Startem Elbląg. Spotykamy się z Elblągiem, który też niesiony sukcesem zdobytym brązowym medalem, na pewno też będzie chciał podnieść to trofeum do góry. Także ostatni mecz sezonu, ostatnia szansa na to, żeby jeszcze jedno trofeum zdobyć. Wierzę, że moje dziewczyny, mimo że się troszeczkę smutne, do tego finału będą już w pełni sił i do ostatniej sekundy od pierwszej meczu pucharowego będziemy walczyć. Mecz rozpocznie się w sobotę 20 maja o godzinie 17:45.